Witam wszystkich widzów. Bohatera filmiku jest kolejna z najbardziej modnych i lubianych ryb akwariowych, którą można kupić w każdym sklepie zoologicznym Kirisek Wenezuelski Corydoras Venezuela Orange. Kiriski wenezuelskie nie tylko rozżywiają dolne warstwy akwarium, no i są również doskonałymi sanitariuszami, oczyszczającymi podłoże od resztek spadającego na dno pokarmu. To jest kolejna z najbardziej popularnych rybek rodziny Corydorasa. Spokojną postawą i ciekawym zachowaniem gatunek ten zyskał ogromną popularność zarówno wśród początkujących, jak i doświadczonych akwarystów. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i ustawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Kiriski wenezuelskie pochodzą z południowej Ameryki. Zamieszkałem do rzecia Rio Tui i jeziora Valencia w Wenezuela. Po raz pierwszy rybek opisał i herring w 1911 roku. Trwają obecnie spory naukowe, czy to jest odrębny gatunek, ale najprawdopodobniej to jest forma barwna kiriska spiżowego. Kiriski wenezuelskie preferują chłodne górskie wody o szybkim nurcie i nie występują na równinach. Temperatura wody w takich zbiornikach rzadko wzrasta powyżej 24 stopni. Dno pokryte jest drobnym piaskiem lub kamykami, a także kamieniami, które pod wpływem prądu zaokrąglą się. Kiriski wenezuelskie są rybkami ławicowymi. W akwarium powinny być trzymane w grupach od 6 do 8 osobników. Większe grupy będą bardziej śmiałe i aktywne. Na jedną rybkę potrzebujemy od 3 litrów, więc w akwarium powinien być powyżej 50 litrów. Tak samo jak i inne korydorasy, wyposażone w dodatkowy narząd oddechowy, dzięki temu mogą oddychać powietrzem atmosferycznym. Samiczki dorastają do 6 cm, a samce do 5 cm. Płodność osiągają w wieku od 16 do 18 miesięcy, żyją do 10 lat. Forma ciała kirisków wenezuelskich jest taka sama, jak i u wszystkich innych korydorasów. Grzbiet, płetwa grzbietowa oraz tylna część tułowia, ruda lub pomarańczowa. Podbrzusze jasne. Głowa oraz plama na boku ciała i okolicy pokrywy skrzydłowej połyskują metalicznie zielono-szarym kolorem. Głowa w kolorze morskim z dużymi ruchomymi oczami. Otwór gębowy w położeniu dolnym z dwoma parami wąsików. Nie posiadają łusek, a ich ciało pokryte dwoma rzędami płytek kostnych. Rozróżnienie płci u dorosłych osobników nie jest łatwe. Samice grubsze i szersze od samców. Dobrze to widać, patrząc na ryby z góry. Kiriski wenezuelskie preferują akwaria z gęstą roślinnością i licznymi kryjówkami i korzeniami, ale jednocześnie potrzebują wolne miejsca do wpływania. Potrzebna filtracja, aeracja wody, ale bez silnych prądów, z tygodniową podmianą do 25%. Optymalne parametry wody. Temperatura 22-26, pH od 6 do 7,5, GH od 7 do 20. W naturalnym środowisku kiriski odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami, larwami, zooplanktonem, glonami. Karmić rybek można żywą ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem, artemią. Można również karmić pokarmami mrożonymi i suchymi. Warto zapamiętać, że jeśli decydujemy się na pokarmy suche, to kupujemy tylko dla korydorasu. Rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Kiriski idealnie nadają się do akwarium towarzyskiego. Można ich trzymać wraz z dowolnymi, łagodnymi rybkami, np. żyworodkami, innymi kiriskami, skalarami, neonami, kardynalkami, byszczykami. Nie poleca się natomiast trzymać wraz z wielonkami i rybkami drapieżnymi, dużymi pielęgnicami, pielęgnicami z jezior Malawi i Tanganyika. Rozmnażanie. Rozmnażanie kirisków wenezuelskich jest bardzo łatwe. Właśnie dlatego to jest gatunek odpowiedni dla początkujących akwarystów, którzy chcą się nauczyć rozmnażać rybki. Są zdolne do tarla w ogólnym akwarium. Lepszy efekt uzyskamy rozmnażając w oddzielnym akwarium.
Ważne, żeby podstawa akwarium była szeroka, bardziej przypominająca kwadrat niż wąski prostokąt. Zaleca się rozmnażać przywady samców. Na jedną samiczkę, dwóch, trzech samców. Lepszy efekt uzyskamy przy stadnym rozmnażaniu w tych samych proporcjach. Podłoże nieobowiązkowe. Nawet bez podłoża uzyskamy lepszy efekt. Do akwarium wkładamy filtr. Potrzebna jest dobra filtracja, aeracja wody. Przed planowanym tarnem rodziców rozdzielamy i trzymamy w osobnych zbiornikach około 2 tygodni. I częściej karmimy żywymi pokarmami. Podmieniamy wodę nawet do 50% na świeżo. Bodźcem do tarla, jak i w przypadku wszystkich kieliskowatych, służy obniżenie temperatury o 2-3 stopnie. Lepszy efekt uzyskamy przy niższym ciśnieniu atmosferycznym. Do zbiornika tarliskowego wrzucamy trochę żywego rurecznika, żeby rybki nie zjadały ikry. Tarlo dość nietypowe. Najpierw samce gonią samiczkę, później samiczka podpływa do samca i nabiera w usta nasienie, odkładając jednocześnie kilka ziarenek ikry, które trzyma pletwami. Następnie odnajduje miejsce, smaruje jajka nasieniem i przykleja do szyby lub do substratu. Zachęcam do obejrzenia filmiku, jak ona to robi, kielisek pstry tarlo. Cały proces powtarza się kilkakrotnie. Podczas tarla samica składa około 200 jaj. Po tarle rodziców przenosimy do innego zbiornika, a do wody dodajemy błękit metylowy tak, żeby woda miała jasno-niebieski odcień. Ikra jest wrażliwa na infekcje grzybicze. Ikrę należy codziennie sprawdzać i usuwać każde zepsute ziarenko. Wylęk zależy od temperatury wody. Zazwyczaj to trwa około 3 do 5 dni. Pokarm startowy Artemia. Jak na rybek podrośnie, może stopniowo przestawiać się na drobny rurecznik. Na rybek rośnie bardzo szybko. Karmić trzeba często około 5-6 razy dziennie. W pierwszym tygodniu oświetlenie powinno być włączone przez całą dobę. Bardzo ważne, żeby pokarm dla narybku był dostępny cały czas w małych ilościach. Woda w akwarium z narybkiem powinna być zawsze czysta. Potrzebne są ciągle drobne podmiany. Zachęcam do obejrzenia filmiku Obowiązki akwarysty sprzątanie, którym pokazuję, jak ja to robię w akwarium z narybkiem. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.